Ostre zakręty, śliskie zjazdy i wystające korzenie, a ponadto śnieg. Warunki do uprawiania kolarstwa przełajowego nie należą do najłatwiejszych. Dla zawodników ogólnopolskiego wyścigu w Falimirowicach to poważne wyzwanie. Warunki są pogodowe dobre, czyli jest około 0 stopni, a co do samej nawierzchni, no to jest śnieg, jeszcze nie jest ślisko, jest ciekawie, bo zawodnik musi koncentrować, musi umieć jechać, jak ma dobry sprzęt, to sobie poradzi jeszcze lepiej. No i trzeba być odważnym jeszcze, bo no przy tych zakrętach w lewo, w prawo, pod górkę podjazd i zjazd, to jest właśnie to dodatkowe utrudnienie. Kto się boi, ten nie ma szans walki o czołowe miejsca. Na starcie 32. edycji ogólnopolskiego wyścigu w kolarstwie przełajowym pojawiło się ponad 100 zawodniczek i zawodników. Były kategorie dziecięce, młodzieżowe, amatorskie, ale też elita. Zajęłam dzisiaj drugie miejsce. Powiedz proszę, jak ci się udało zdobyć drugie miejsce? Trasa była dość ciężka, ale no jakby moja zawodniczka była też dość ostra, ale postarałam się zawsze za nią jechać. W pewnych momentach ją wyprzedzałam, ale potem znowu ona mnie i taka była, można powiedzieć, rywalizacja pomiędzy nami, ale jakoś się udało. Jest to dla mnie wyścig, startuję w Orliku i chciałbym osiągnąć dobry sukces, dobry rezultat. Miałeś okazję przejechać się? Tak, miałem. Co mi możesz powiedzieć? Trasa bardzo ciekawa, bardzo miejscami ślisko jest. No trzeba uważać, trzeba przede wszystkim mieć rękę na hamulcu. Na początku jadę wolno, a potem na drugiej rundzie przyspieszam, a na trzeciej już jadę sprintem. I to ci się wtedy udaje? Tak. Tor przygotowany w Falmirowicach co roku jest podobny. Wymaga wcześniejszego przetestowania, szczególnie dobrania odpowiedniego ogumienia oraz ciśnienia w oponach. Przełaj powinien się składać z części jezdnej asfaltowej, z części jezdnej w terenowej, w części przeszkód biegowych, które określają obecnie przepisy międzynarodowe u nas Światowej Federacji. Ogólnopolski wyścig przełajowy w Falmirowicach pozwolił wyłonić wielu zwycięzców. Organizatorami była gmina Chrząstowice wraz z LKS Ziemia Opolska Opole.